Witaj, mężki, z tej strony Traul, w kolejnym odcinku z Hardware 4 na modyfikacji The Great War Redux jako Imperium Osmańskie. W ostatnim odcinku zakończyliśmy wojnę i... właśnie chcą zintegrować naszą... Dlaczego chcecie integrować? To przecież to jest piękne rozwiązanie. Przecież wszystkim się podoba. No wymieńcie tym, którym się nie podoba, no to... No, nikogo nie ma. Więc zakończyliśmy tamto i... Tak, i mamy rewolucję w tym... szybko się tym zajmiemy. Tak, czasami się to dzieje po wojnie, trochę dziwne to jest, ale... Bywa. Więc w głównej mierze to, co też zrobiłem pomiędzy odcinkami, to... No, dodałem sobie nieco siły politycznej, żeby się tym zająć, ponieważ naprawdę tutaj mam mnóstwo tego. I nie chciałem się zajmować tym na odcinku. Tutaj możemy sobie włączyć. I no i teraz musimy zobaczyć ogólnie, jak to będzie się działo, dlatego że jak sami zauważyliście, w głównej mierze już prawie wszystko zrobiliśmy z drzewka. I to, co teraz musimy zrobić, to dokończyć jakby co to całe całą, jeżeli chodzi już o resztę rzeczy, czyli że na przykład dołączenie do frakcji i takie rzeczy, wiecie, takie typowe. Więc teraz powoli się tutaj nam buntują, ale to w sumie, co w głównej mierze robiłem, to jeszcze usuwałem to, więc zgaduję, że jakbyśmy usunęli to, to by nie było problemu z tym. Szczerze to też będę powoli spłacać ten dług, bo ten dług jest naprawdę ogromny. Za chwilę powinno też powoli usunąć te wszystkie minusy, które zrobiliśmy. I pytanie jest takie, dlaczego tego nie mamy? Musimy kontrolować terytoria? Ale żebyśmy kontrolowali te terytoria, realnie rzecz biorąc, musimy ich zaatakować, a w sumie nie mam żadnej... Jak oni mogli... Przecież nie ma tutaj, żebyśmy mogli ich zaatakować. Dobra, więc możemy usunąć to, wtedy trochę nam da. Albo set the template for... Allow to... Cup of... W głównej mierze to nie ma znaczenia i generalnie bym zrobił to. Dlatego, że nie ma to znaczenia. Ale może, żebyśmy nie tracili czasu w tym odcinku, to spróbujemy najpierw dołączyć do Antanty. Tak, i może okazać się, że dołączenie do Antanty będzie o wiele ważniejsze niż te inne rzeczy. Dobra, więc tak, wy... nie, tutaj chciałem wysłać całą armię. Wy wracajcie do Turcji. Tutaj jeszcze są te dywizje. Tak, one dzielnie broniły się przed Grekami. No i pytanie, co tutaj jeszcze mamy rzeczy. Tutaj bypass. A, bypass, bo w sumie no, wiadomo, co zrobiliśmy. Więc tak, możemy zapisać grę. Pytanie jest, czy możemy to zrobić. Nie, musimy mieć declared jihad. To jest też śmieszne, że to możemy zrobić. To jest w sumie takie... Nie pasuje do innych, więc trzeba było coś dać. Dobra, więc tutaj powoli sobie zajmujemy tym. I pytanie jest takie... Czy tutaj część jest teraz z korami, że... Że tak się ustawiło? Dajcie, chcę zobaczyć. No jest sporo tej dziennej, jeżeli chodzi o zmianę siły politycznej. Ale pytanie jest takie... No w sumie to będzie dziwne. Ottoman Russian Subjugation Bypass... Okej... Okay. A... Czyli to było część naszego terytorium. Dlaczego znowu tracę terytorium na rzecz kogoś? Na szczęście tutaj Persja tak rządziła, więc to my niezbytnie nie straciliśmy. Więc... Musimy mieć frakcji z Wielką Brytanią.
Serio? Szczerze, możemy zacząć wojnę. Wojnę. Możemy zacząć wojnę o to. To było gorsze niż jak dołączyliśmy do państw centralnych. Tutaj w sumie nie ma znaczenia. Możemy poprosić, znaczy się poprosić wsiąść. Ogólnie, jakbyśmy to zrobili, to mogliby nam dać Bośnię. Ciekawe, dlaczego Anglii nie ma w tym. Czy ona odłączyła? No, ona jakoś odłączyła. Dziwne. A więc oprócz tego, że ruskie postanowiły, że jednak nie będą tutaj tak wproszą się, że tak powiem, do nas, to niestety mamy problem z tym. Możemy jak na razie zaprzestać kupna. Tutaj sobie na razie weźmy ten populizm, ponieważ on jest dobrą ideą. Tak. Populizm jest dobrą ideą. I pytanie jest takie, czy my w ogóle mamy szansę z tymi? Z jednej strony zgaduję, że moglibyśmy mieć szansę, z drugiej strony oczywiście, że nie. Więc na razie sobie tutaj zajmijmy się i zobaczmy, co nam to da. Szczerze powiem, bym już sobie włączył autocomplete, bo nie ma tutaj znaczenia. Czekajcie, czy my jesteśmy marionetką? Od kiedy my jesteśmy marionetką? Od. My jesteśmy z Francją. Jak to się stało, że my. Ale to jest głupie. Głupie, że zostaliśmy marionetką. To w ogóle nie ma sensu, realnie rzecz biorąc. No. Powiem szczerze, to już miałoby więcej sensu. Tak, chciałem to zrobić. Wiecie co, ja tylko. To dokończę, dobrze, że zapisałem. Zobaczymy, jak to pójdzie, jeżeli chodzi o to. Tutaj chyba nie ma żadnej eventu. Dobra, na razie sobie weźmiemy. Zobaczymy, jak to będzie. Czy oni się już zgodzili jakoś? Okej, przyjmujemy. Okej, przyjęliśmy. Raczej przyjęliśmy te terytoria. Tutaj niby możemy jeszcze zdobyć kory. Wow, naprawdę nam oddali dużo. To jest o wiele więcej niż się spodziewałem. Tutaj Sudan od Egiptu. Super. Pytanie jest takie, czy jeżeli to oddamy, to znaczy, że zamienimy się, że już nie będziemy marionetką? Ale może zapiszę. Bo tak, bo powiem, z drugiej strony to tam nie ma zbytnio rzeczy. To tyle, co włączam tylko no checks. Dobra, zapiszmy. Tak, to jest. Zobaczmy, czy jeżeli się pozwolimy na to. To jest głupie. Zostaliśmy marionetką, a mogliśmy po prostu oddać najgłupszą rzecz na świecie. I się zgodzili. Ok, jeszcze zobaczmy, co chodzi z granicą. A, nie zgodzili się. Zgaduję, że chodziło o to, żeby oddali nam tę część granicy, ale.
Powiedzieli, że nie. Dobra, więc tak wyglądałoby Imperium Osmańskie, gdybyśmy dokończyli. Mamy taki problem, że ja próbowałem tutaj jakoś popracować. Coś kompletnie mi się zepsuło z ideologiami, dosłownie. Zmieniamy sobie ideologię na tutaj tych. Rząd się załamuje, przez co dostaje gościu, który kompletnie nie ma, że tak powiem, jakoś sensu, że on przejmuje to i to jest denerwujące, że przejął. Dobra, więc tak, na razie ja tylko robię te inne rzeczy, które bym porobił. Tutaj część dywizji została usunięta, 9 dywizji dosłownie. Żeby spłacać teraz ten dług. Pytanie, czy coś jeszcze tutaj mamy. Coś tam odblokowaliśmy. Tutaj możemy jeszcze usuwać mniejszość. Coś jeszcze tutaj jest? Chyba wszystko. Dobra, pytanie jest, jak to wygląda na tej mapie. To jest o wiele lepsza seria niż poprzednio. Więc tak, separatist. Tutaj mamy teraz separatystów. Tutaj mamy... Nie mamy negatywnych, ale jest na żółto. Tutaj to jeszcze mamy. Tutaj mamy jeszcze tych Arabów, ale w sumie nie ma problemu. Wydaje mi się, że... Chyba wiem, co się stało. Tutaj ewidentnie coś zostało popsute. Tak. Coś się popsuło. Znaczy się z jednej strony zgaduję, że to takie popsucie typowe, że się prowincje coś, regiony się pozamieniały, a nie zapomnieli, że to w ogóle istnieje. Okej, w takim razie wszystko tutaj mamy. Możemy, wiecie co, możemy ten Izrael zrobić. Niech już ten Izrael powstanie. Tak, jest Izrael. Dobra, on musiał powstać. Tutaj dalej już nic nie ma. Tutaj też jakoś nie ma znaczenia. Ta część drzewka to też taka typowa... Jakieś lekkie rzeczy, ale tak... Tak to nic nie ma. Nie wiem nawet, co to znaczy. Tak, możemy spróbować sobie, mamy ten 300, ale musimy mieć 0. Żeby dostać 0, to naprawdę musi trochę minąć. Możemy w ogóle to zrobić. Koncesję oddać i mamy wtedy 17. Wow. Ale z drugiej strony... Tak, straciliśmy cały tą ropę. Niezbyt miłe. Tutaj jeszcze coś mamy. Tutaj chyba mieliśmy coś na dole. Tak, to jest technologia. Dobra, więc to wszystko. O wiele większe imperium niż wcześniej. Wcześniej to Bułgaria mi tutaj zjadła tereny. No nie powiem, demokratyczna część drzewka jest zepsuta, a monarchistyczna jest... jest słaba. To robiłem tak naprawdę po kolei, tak nie miałem zbytnio dla mnie znaczenia. Nie podoba mi się to, że tutaj strasznie zmienialiśmy pomiędzy demokracją a autorytarnym i skończyło się na tym, że w ogóle sama gra już nie wiedziała, co dokładnie ma się zrobić. No, ale przynajmniej wszystko zrobiliśmy. Imperium Osmańskie przeżyło, Izrael powstał. Nie mam własnego drzewka. Ja bym się nie dziwił, gdyby było własne drzewko. Jaką mają ideę? A, kolonizację mają. No, kto by się spodziewał. Tak. Myślę, że oni byli bardzo się... dłużej. A nie, to jest Arab Syria, więc to nawet nie jest to. Dobra. Więc myślę, że na tym kończę. O wiele lepsza seria się nagrała niż ta druga. Mogłem jeszcze co najwyżej dla was, jeżeli chcecie zobaczyć, jak to wygląda. Bum, bum, bum. Dziwne, Eradicate Literacy, a my już to w sumie mamy, więc... No, możemy jeszcze tutaj porobić część rzeczy. No, tak naprawdę to już
Więcej nic nie ma. Nie widzę przynajmniej. No niestety, jeżeli chodzi o manpower, trochę słabo. Ale jak tutaj część tych prowincji tam wróci, to powinniśmy sobie poradzić w miarę. Żeby dalej spłacać to. Jakby co, po tym jak to usuniemy, to tak naprawdę nie ma już więcej, jeżeli chodzi o gameplay. Naprawdę nie ma już nic więcej, więc nawet nie ma co czekać. Tutaj możemy sobie dalej kontynuować. No, na szczęście te bonusy do fabryk to jeszcze są jakie takie. Jakby to były takie pojedyncze, to nie miałoby znaczenia. Część tych fokusów, że 70 dni, to też trochę denerwujące. O, Navy Modernization. Gaduję, że to siłę doświadczenie morskie trzeba mieć, żeby to robić. Okay. Ogólnie to mieliśmy jeszcze to, etatyzm. Etatyzm, nie wiem też, jak po angielsku, dobra. Które w sumie ona jest lepsze niż Partial Mobilization. Tak, Partial Mobilization, ale gorsze od Work Economy. Tutaj jeszcze w sumie możemy to wziąć. Mamy te rzeczy. Coś tutaj jeszcze mamy. Mamy tutaj na przykład to. Jakieś inwestycje. Głupie jest to, że zostajemy marionetką. Nie wiem dlaczego. Czekaj, czy chodziło o to, że oni są władcą? Czekajcie. W ogóle cała frakcja się rozłączyła. Już Rosji nie ma. Oni są. Serbski terroryzm. Doda mi się, że my w sumie załatwiliśmy serbski terroryzm. Coś jeszcze mamy tutaj? Mamy tutaj jeszcze te rzeczy. Pytanie, czy coś tutaj... Myślę, że teraz to jest ważniejsze. No, nie powiem, jeżeli chodzi o badania, to w tym modzie nie są jakieś bardzo ciekawe. Dobra, Studia European Navy, Legacy Ottoman Navy. A poszedłbym w to. Zazwyczaj, kiedy mamy coś takiego do wyboru, że o, studiuj jakąś tam marynarkę, to zazwyczaj to jest lepsze. Ponieważ, no... Trudno się z tym nie zgodzić. Dobra. Realnie rzecz biorąc, jakoś się nie czuję spełniony, ponieważ nie czuję się taki, że o, udało mi się uratować Imperium Osmańskie. Bardziej czuję się taki, że o, nie upadło teraz. A, dobra. Się zastanawiałem, a to chodziło o to, że akurat mieliśmy. Więc możemy dalej spłacać. Możemy kupować teraz statki. Inwestycje. Możemy tutaj zmniejszyć. Podoba mi się, że Chiny też mogą. To jest ciekawe. Mamy już 5%, ale zastanawiam się, czy to nie będzie przypadkiem zepsute. Zobaczymy. Dobra, coś jeszcze tutaj mamy? Mamy tutaj kilka rzeczy. W głównej mierze byśmy i tak łodzie podwodne robili. Nasza flota nie jest zbyt potężna. Coś tutaj jest. Full integrate. Okej, okay, czyli można jeszcze zintegrować do końca. Tutaj te regiony. No niestety nie mieliśmy czasu na zbytnio na te wszystkie ulepszenia dywizji. W ogóle ich nie ulepszyliśmy. Stworzyliśmy tylko tę artylerię, która koniec końców trochę nam pomogła. Tak, nie aż tak za bardzo, ale trochę. No, możemy dużą spłatę zrobić. To chyba będzie ostatnie. Zobaczmy, czy wtedy nie będzie można usunąć długu. Wtedy będzie zero. Zobaczymy, czy się da spłacić cały dług. To
teraz te wszystkie fabryki, które nam przyszły. A ciekawe, ciekawe, nie powiem. Coś tutaj jeszcze, artylerię możemy kontynuować. Dobra, tutaj to już chyba wszystko jest, to tylko czekamy na to, jak tutaj ustawi. Tak, możemy spłacić to, więc tylko szybko weźmę to. Jej, udało nam się. Oczywiście już nic nie możemy kupić, ale jesteśmy wolni od długu. Jest. No i pytanie jest takie, ile można realnie jeszcze tutaj przyjąć, bo jak sami widzicie, mapa ewidentnie trochę jeszcze tutaj jest. Realnie też widziałem, że tam jakieś takie takie trochę jest napisane, ale to w innych, jeżeli chodzi o drzewka. Więc zgaduję, że coś na pewno będzie. Tutaj trochę sobie dodamy. Możemy sobie to usunąć. To nikt nie będzie płakać po nich. Jeszcze możemy to sobie wziąć. No, część tych terytorium coś się popsuło. Ale nie wiem, jak tutaj się aż tak bardzo im się popsuło to wszystko. Dobra, to wszystkie decyzje. Nasze konwoje dziwnie pracują. Co tutaj mamy, ten armor card. Tutaj możemy na przykład sobie nieco karabinów polepszać? Chyba nie. Chyba nie pozwala nam. Tutaj mamy fully integrate Albania. Szczerze powiem, nie wiem skąd się to pojawia. Zgaduję, że jest tam ustawione, że tu musi być jakiś tam compliance, żeby to się nam ustawiło. Ale jeżeli chodzi o compliance, to dziwne, bo to część, nie wiem jak to działa, na pewno tutaj udało nam się prawie całą Bułgarię przejąć. Możemy to zrobić, żeby mieć lepsze, jeżeli chodzi o ten compliance. Skąd to się przychodzi? To jest od gości. Zgaduję, że ten ma coś? Nie. Ci zapewne mają jakieś duże bonusy. Tak jak zrobiliśmy to, to teraz mamy jakiś gości od lotnictwa. No i to wszystko w sumie. Nic więcej w tym drzewku nie ma. Wszystko osiągnęliśmy. Mało jeżeli chodzi o przejęcie terytoriów, ale to nie jest tak, że to jest po prostu drzewka wina, tylko bardziej wina całego moda. Sam mod nie ma zbytnio, jeżeli chodzi o późniejsze rozwijanie się. No, trochę to jest denerwujące. Oczywiście oni tam mówią, że chcą tutaj jakoś to rozwinąć później, że dodać więcej, ale jakoś nie czuję, żeby im to się udało. Tak, włączył nam się populizm. To jest śmieszne z tym populizmem. To jest w ogóle to, że populizm jest jedyną dobrą ideą z tego wszystkiego, bo to dodaje ci weekly manpower, co jest najważniejszą w sumie rzeczą, żeby zdobywać. Okej, okay, lepszy karabin. Najbardziej mi się podoba to, że w sumie dodali to, ale jakoś nigdy nie czułem, żeby te lepsze karabiny mi pomagały. Sorry, ale nigdy tego nie czułem. Udaje nam się powoli już zbić ten poparcie demokratyczne. Mamy też fabryki, nam się udaje zdobyć, które się właśnie budują. Jest, powiem tak, lepsza jest w ogóle gospodarka niż wcześniej. Jeżeli chodzi o świat, no to mamy tutaj różnych. Podoba mi się, że oni w większości mają właśnie jakieś swoje portrety i w ogóle. Dobra, to nie przesadzajmy. Portrety.
Nie, tutaj już niezbytnio o to mi chodzi. Mają te swoje portrety, kiedy tak naprawdę nie mają żadnego swojego kontentu. Tak. Mają tutaj jakieś małe drzewko, które im ktoś dał, dlatego że czuł, że. O, tak. Chiny muszą mieć drzewko w tym modzie. Muszą mieć. No. Coś ten. Włączyłem historyczny. Włączyłem. Coś ten mod kompletnie nie działa. Coś się zepsuło, coś musiało się zepsuć i... Trochę wygląda jak taki Gordon Ramsay. Coś musiało się popsuć i po prostu teraz ma jakieś problemy. W ogóle żadnej rewolucji nie było. Zobaczcie, oni ciągle mają Threat of Revolution. Musiałaby wybuchnąć wojna, zagadują. Ale... Wszystko włączyłem. O, jeszcze gościu się zmienił. Tak, tutaj Hiszpania jeszcze jest. No, Stany Zjednoczone, wszystko jest okej. Jak tam Ekwador? Zmienił się gościu z portretem. Tak. Tutaj nie wszystkie jeszcze są portrety, ale to jest bardzo dużo, jeżeli chodzi o wysiłek, żeby były te portrety w stylu właśnie Vanilla Hearts of Iron. Więc się nie dziwię. Tutaj Etiopii jest ten król. Tutaj są jakieś jeszcze plemiona. Nawet nie mają swoich, ponieważ jakby mają te czerwone flagi. Z tego co pamiętam, był kraj. A tak, Oman. Oman miał czerwoną flagę. O, tutaj. Oni teraz mają białą taką z czymś tutaj. To logo chyba jest w obecnej fladze, więc. Więc nadal to nie ma znaczenia. No, ilość zmiany portretów w tym modzie naprawdę była ogromna. Też ilość tych teraz idei, jak patrzę, też jest duża. Ten separatist sentiment. Zgaduję, że to jest największy, co miało znaczenie, jak tutaj robiłem te wszystkie rzeczy. Ponieważ to się zgaduję, że zmieniało, bo wcześniej to było bardzo duże minusy. Ale ja bardzo szybko też z tego zszedłem, więc to nie był jakiś wielki problem. Tutaj trochę nasze dywizje, że tak powiem, sobie indzie. Możemy zawsze wysłać gości, żeby się zajęli tym. Jednym z modów korzystałem z tego, ponieważ naprawdę był problem. Okej, zobaczmy. No i się zmniejsza. No i co? No i teraz wysłanie, nie wiem. I nic nie ma. Rebellion. Chyba raz mi się udało zobaczyć, że ktoś miał rebelię. Dzięki temu, ale. No, już żadnego kontentu ewidentnie już nie ma. Tak, dobra. Więc to tyle z tej serii. Była mega krótka, nie powiem. Wydawało mi się, że może być dłużej, ale. Przez to, że nie mamy żadnej wielkiej wojny, to nic. Ewidentnie lepsze niż wcześniejsza próba. Więc to tyle. Widzimy się w kolejnych seriach. Hej!